przyczyniać wszystkich nauczycieli za ich ciężką, solidną pracę, ale niestety, no nie da się. W związku z tym chcieliśmy wyróżnić tych w tym roku nauczycieli za trud i pracę w roku szkolnym 2015-2016. Poprosimy panią Violettę Zinni. Proszę, szanowni państwo, pani Violetta Zinni, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Cyni, przyznaje pani nagrodę burmistrza za osiągnięcia w sferze dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Ukazem edukacji narodowej i jednocześnie składam pani na serdeczniejsze życzenia, sukcesów pracy edukacyjnej oraz społeczności w życiu prywatnym. Poproszę panią Dobromiłę Siewkowską. Zespół Szkół Ogólnokształcących. Proszę państwa, pozwólcie, że treści nie będą ci prowadzone. Prosimy panią Hannę Paszkiewicz. Poproszę panią Urszulę Bank. Poproszę panią Agnieszkę Koralewską-Hasz. Poproszę panią Beatę Szymczak. Szanowni państwo, tak jak też w tym roku wyszło, że to jest jeden mężczyzna w tym doborowym towarzystwie pana. I pozwólcie państwo, poproszę pana
Rafała Leśniaka.